Dzisiejszym gościem Manii Nauki jest doktor habilitowany Sebastian Szybka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Sebastianie. Dzień dobry, witam wszystkich. Sebastian związany jest z tematem fali grawitacyjnych, a ponieważ wiem o tym bardzo mało, więc zacznę od początku. Czym one są? Skąd o nich wiemy? Fale grawitacyjne to są fale, które pojawiają się w ramach teorii Einsteina. Zaraz opowiem, na czym to polega. Otóż teoria Einsteina mówi nam, że grawitacja to nie jest siła, tak jak powiedział Newton, że to było pewne tylko przybliżenie matematyczne, ale teoria grawitacji Einsteina mówi nam, że grawitacja polega na tym, że energia zakrzywia czas i przestrzeń. Czyli jeżeli mamy gdzieś energię, energia, masa to energia też, tak wynika z teorii Einsteina, to ulega zakrzywieniu taka scena, która składa się i z przestrzeni tej, którą tutaj znamy, i z czasu dodanego do tego. Teraz skoro czasoprzestrzeń się zakrzywia, to powstaje pytanie, czy jeżeli się coś gwałtownego wydarzy w tej czasoprzestrzeni, na przykład wybuchnie gwiazda, albo zderzą się jakieś obiekty, to czy nie stanie się tak, jak podobnie jak to dzieje się, czy to z falami dźwiękowymi, czy z falami na powierzchni wody, czy nie zaczną się rozchodzić zaburzenia od tego zdarzenia. No i okazuje się, że teoria Einsteina przewiduje, że takie zaburzenia mogą się rozchodzić. Czyli to nie są zaburzenia w ośrodku, tylko zaburzenia sceny, na której się dzieje wszystko, co się dzieje w świecie. Czyli zaburzenia czasoprzestrzeni. Zaburzenia czasu i przestrzeni. To jest takie abstrakcyjne dosyć, ale niezwykłe. Z teorii Einsteina wynika, że te fale powinny istnieć. No i niedawno, w 2015 roku, te fale zostały zarejestrowane na Ziemi. Mamy urządzenie, detektor, w tej chwili już dwa detektory, które te fale potrafią odbierać. Czyli jak dobrze rozumiem, 50 lat temu Einstein tylko i wyłącznie na teorii, na matematyce oparł swoją teorię, a teraz stosunkowo niedawno, mamy już tego dowody charakteru technicznie możliwego do weryfikacji, tak obserwacyjnego. Tak, tak. Tak się dzieje w fizyce, że często przewidywania teoretyczne wyprzedzają na wiele lat obserwacje. Jeżeli myślimy o falach grawitacyjnych, to one, rzecz dziwna, ja powiedziałem, że to jest konsekwencja teorii Einsteina, ich przewidywania co do ich istnienia pojawiły się nawet jeszcze wcześniej, bo w 1905 roku Henri Poincaré powiedział, kierując się takimi bardziej ogólnymi przesłankami, że coś takiego powinno istnieć. Nawet jeszcze Heaviside pod koniec XIX roku też miał takie sugestie. Czyli ale tylko uznano, że powinno i szukano tego w liczbach. Nie, to znaczy to były takie, fizycy nazywają często machanie rękami, czyli takie ogólne sugestie. Nie mieli jeszcze teorii, w ramach których mogliby to dokładnie wyliczyć. Taka teoria pojawiła się dopiero w 1915 roku. To była teoria grawitacji Einsteina. I zresztą z jedną z pierwszych osób, które powiedział, że fale grawitacyjne powinny istnieć, był sam Einstein. Ale historia nie była prosta, bo jeszcze kilkakrotnie zmieniał zdanie. I tak mniej więcej do końca lat 50., do 57 rok bodajże, to nie było pewności, czy te fale istnieją naprawdę, czy nie. Sam Einstein nie był tego pewien. Pojęcie fal grawitacyjnych wiąże się z kolejnymi pojęciami, które, jak dobrze powiedziałeś, są bardzo abstrakcyjne, a szczególnie dla świata humanistów zupełnie ciężkie do wyobrażenia. Inne pojęcie, które się pojawia w tym temacie, to horyzont zdarzeń. Aha, to już się tłumaczę. Te fale grawitacyjne, które obserwujemy obecnie, czyli które są przez detektory LIGO i Virgo obserwowane, pochodzą z gwałtownych wydarzeń we wszechświecie. Jakiegoś wybuchu. Na przykład jakiegoś wybuchu. Na razie z wybuchu nie mamy, na razie mamy fale ze zderzeń. Ale co się może zderzać? Mogą się zderzać czarne dziury. Z teorii Einsteina wynika istnienie takich obiektów zwanych czarnymi dziurami. One są, mogą być bardzo duże, mogą zawierać nawet miliardy mas Słońca. Akurat takich czarnych dziur nie jesteśmy w stanie zderzeń takich czarnych dziur podglądać w tej chwili, ale kiedyś być może będziemy. W każdym bądź razie, gdy zderzają się ze sobą dwie czarne dziury, to zostaje uwolniona olbrzymia ilość energii, właśnie w postaci fal grawitacyjnych. A pytanie teraz, co to jest czarna dziura? I tutaj się pojawia pojęcie horyzontu zdarzeń, którym zajmuję się też w swojej pracy naukowej. Czarna dziura to jest taki obiekt, że jak się do niego dostaniemy, to już nie możemy wrócić
wydostać się z niego. Ale to się dzieje w sposób bardzo nietrywialny. Tą powierzchnią, która rozdziela to miejsce, z którego można się wydostać, z którego nie, jest właśnie horyzont zdarzeń, jak sama nazwa sugeruje. Na czym polega nietrywialność tego wyjścia? No, gdybym tutaj, nie wiem, wszedł do jakiejś szafy, ktoś mnie zamknął, zawsze miałbym jakąś szansę na wydostanie się. Niezwykłość polega na tym, na pewnej analogii. W obrazie Einsteina my żyjemy w czasoprzestrzeni. W tej czasoprzestrzeni zawsze poruszamy się w przód w czasie. To nas czasami martwi, bo chcielibyśmy być wiecznie młodzi, ale nie ma szans. Co byśmy nie robili, to czas upływa do przodu. Czarna dziura jest takim miejscem, gdzie z naszego punktu widzenia to jest niejako miejsce w czasoprzestrzeni, do którego możemy się dostać. Jak przejdziemy przez horyzont zdarzeń, znajdziemy się po drugiej stronie, to nie możemy się cofnąć w ten sam sposób, jak nie możemy się cofnąć teraz w czasie. Czyli nagle to zdarzenie przejścia staje się po prostu wydarzeniem z przeszłości. I ta granica to jest coś, od czegoś my się oddalamy, horyzont zdarzeń, oddalamy się od niego tak, jak teraz oddalamy się od dnia wczorajszego. A na jakiej podstawie to wiemy? Na jakiej podstawie to wiemy? Wiemy to na podstawie matematyki, która wynika... Czyli nauki teoretycznej. Nauki teoretycznej. To wynika z teorii Einsteina. Ale to nie jest tak, że to jest coś, co wymyślili sobie tylko matematycy albo fizycy teoretycy. A mianowicie Einstein zaproponował swoją teorię. Proponując tą teorię, kierował się pewnymi ogólnymi ideami. Jedną z tych idei było to, żeby odtworzyć teoria grawitacji, która była w czasie wówczas istniała, czyli teoria Newtona. Ale teoria Einsteina musiała być doskonalsza, potrafić tłumaczyć fakty, których teoria Newtona nie tłumaczyła. I teraz Einstein, czyli kierując się takimi ogólnymi przesłankami, odnalazł równania. I to jest bardzo zadziwiające, to jest jedna z najbardziej zadziwiających rzeczy na świecie, mogę powiedzieć śmiało. To jest to, że te równania zawierają więcej informacji na temat rzeczywistości, niż włożył do nich Einstein. Bo te równania nam powiedziały, jak przebadano dokładnie, że istnieją czarne dziury, że istnieją fale grawitacyjne, że istnieje horyzont zdarzeń, który oddziela. I oczywiście, dopóki my nie potwierdzimy tych przewidywań matematycznych, czyli te przewidywania pojawiły się 100 lat temu, dopóki nie potwierdzimy za pomocą obserwacji, to nie mamy pewności, czy ta teoria jest na pewno dobrze skonstruowana. Więc zawsze trzeba zweryfikować teorię. I 100 lat temu mieliśmy to tylko na papierze. Obecnie dokonuje się detekcji fal grawitacyjnych i można obserwować bezpośrednio horyzont zdarzeń nawet. Bo to miało miejsce, nastąpiło w 2015 roku. W 2015 roku detekcja fal, a w 2019 roku tak zwany obraz horyzontu zdarzeń czarnej dziury w galaktyce M87. Czyli nic innego jak zdjęcie czarnej dziury. Tak. Takim popularno-naukowym językiem. Tak, to jest mapa radiowa, może bardziej precyzyjnie, ale zdjęcie, w gazetach to widać jak zdjęcie. Tak? Proponuję Państwu wygooglować zdjęcie właśnie, czarnej dziury. W radiu nie można tego pokazać, ale każdy może sobie sprawdzić. Żałuję bardzo, ale ja sama dokładnie tak samo przygotowując się do audycji zrobiłam. No dobrze, a tak może... częściowo filozoficznie. Jak myślisz, co się stanie wokół tematu czarnych dziur w najbliższym czasie? Czego szukamy teraz? Co technologia jest, pewnie jutro będzie lepsza niż dzisiaj, w związku z tym pewne dane będą możliwe do wyciągnięcia. Po pierwsze, mamy ten główny przełom, to jest jednak ten 2015 rok, to detekcja fal grawitacyjnych. To jest tak jakby otworzenie zupełnie nowego okna na Wszechświat, to znaczy dotychczas Wszechświat astronomowie obserwowali za pomocą fal elektromagnetycznych, bo czy mamy zdjęcia takie w świetle widzialnym, czy mamy fale radiowe, to są fale elektromagnetyczne. To wszystko są fotony, które lecą do nas. I tak 99% informacji o Wszechświecie, jaką mieliśmy, to pochodziła i pochodzi nadal z fal elektromagnetycznych. A tutaj nagle, tak jakbyśmy zyskali nowy zmysł do badania Wszechświata, bo mamy możliwość podglądania go za pomocą fal grawitacyjnych. No i powstaje szereg ciekawych pytań. Na przykład z równań Einsteina wynika pod pewnymi matematycznymi założeniami, że czarne dziury, one są wszystkie do siebie bardzo podobne. To znaczy mają tylko masę i kręt. I czy są duże, czy są małe, to różnią się tylko tymi dwoma parametrami. Te twierdzenia, które o tym mówią, mają pewne założenia matematyczne. Czy te założenia są spełnione w rzeczywistym świecie? Do końca nie wiemy. Więc na przykład mogłoby się okazać coś takiego, że nagle dochodzi do nas fala grawitacyjna o dziwnym kształcie, którego się nie spodziewaliśmy.
bo my na podstawie fal, które do nas docierają, możemy dowiadywać się o tym, co dokładnie się wydarzyło w miejscu, które wygenerowały te fale. Po prostu patrząc na profil fali i dokonując symulacji na komputerze. To tak jakbyśmy chcieli, na przykład, nie wiem, jesteśmy nad jeziorem, coś wpada do jeziora, ktoś rzuca kamieniem i teraz chcemy sprawdzić, co to wpadło, obserwując zmarszczki na wodzie gdzieś daleko od miejsca uderzenia, bo nie możemy bezpośrednio podglądnąć miejsca, gdzie coś zostało rzucone. Więc my teraz szukamy dokładnie fal grawitacyjnych pochodzących na przykład ze zderzeń czarnych dziur albo takich bardzo gęstych gwiazd neutronowych. Takie fale też zostały zarejestrowane, ale spodziewamy się i wszyscy na to liczą, że pewnego dnia przyjdzie fala, której się nie spodziewaliśmy. I to by było najciekawsze, bo byśmy zobaczyli we wszechświecie nowe obiekty, a takie rzeczy się zdarzały. To znaczy astronomia do XIX wieku, właściwie do początku wieku XX, to była głównie astronomia optyczna. Później nagle detektory promieniowania rentgenowskiego wyniesiono na satelitach w przestrzeń kosmiczną. Na Ziemi trudno obserwować, bo atmosfera pochłania promieniowanie rentgenowskie. Na szczęście dla nas, bo byśmy cały czas mieli prześwietlanie klatki piersiowej. Ale gdy ludzie nauczyli się konstruować satelity, wynieśli satelity na orbitę, włączono detektory, to okazało się, że we Wszechświecie jest pewno bardzo silnych źródeł rentgenowskich. No i zaczęto wtedy kombinować, co może tak świecić mocno rentgenowsko. No i między innymi dzięki temu dowiedzieliśmy się, dobrano pojęcie teoretyczne czarnych dziur, które świetnie do tego pasowało. I obserwacje nagle zaczęły się łączyć z teorią. Więc mamy nadzieję, że w tych falach grawitacyjnych zobaczymy coś, czego się nie spodziewaliśmy i to otworzy nowe pole dla fizyki i być może dowiemy się czegoś bardzo istotnego o Wszechświecie. Myślę, że to będzie w relatywistyce najciekawsze. Oczywiście, jeśli chodzi o te zdjęcia czarnych dziur, to ten projekt nie przestał działać, tylko będziemy mieli w najbliższym czasie coraz bardziej doskonałe zdjęcia. Nawet nam obiecano, że będziemy mogli podglądać, jak czarna dziura połyka materię. To znaczy, nie tylko zdjęcie będziemy mieli, ale film. Co będzie widać. Do końca nie powiedziano, ale nie wiem, nie było to 20 lat, ale powiedzmy 5 lat może tego typu. Nauka jest fascynująca, to niesamowite, czego możemy się jutro dowiedzieć, co dzisiaj jest jeszcze nieosiągalne. Dziękuję bardzo. Moim gościem był doktor habilitowany Sebastian Szybka z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięknie.